stworzenie metod do przewidywania struktury kwasu rybonukleinowego, ale mam nadzieję, że największy sukces jest ciągle przede mną. Zaspokajanie mojej ciekawości, dawanie upustu mojej wyobraźni, ale także przekuwanie moich odkryć na coś, co może się okazać przydatne. Pracowitość, marzycielstwo i chyba poczucie, że każdą porażkę można przekuć w sukces. Bo można przeżyć życie jak wielką przygodę, a równocześnie zostawić coś po sobie dla innych. Świat stawał się trochę lepszy. Każdego dnia. Nauka jest jedynym sposobem na pokonanie lęku przed światem. Boimy się tego, czego nie rozumiemy, a nauka daje nam na te pytania odpowiedzi. Nauka niekoniecznie funkcjonuje na zasadzie takich przełomowych odkryć. Tutaj u nas w laboratorium raczej posuwamy się naprzód za pomocą takich codziennych, małych kroków w kierunku ogólnego poznania. Wydaje mi się, że to jest ciekawość świata, pasja odkrywania, takie codzienne krzyczenie samemu do siebie, daj mi wiedzieć. Warto być naukowcem, dlatego że wykonując ten zawód potencjalnie przez chwilę w naszym życiu staniemy na ramionach gigantów. Spojrzymy na granice horyzontu poznania. Będziemy pierwszymi, którzy coś odkryją, zrozumieją, gdzieś zajrzą. Najbardziej inspiruje mnie dobrze zadane pytanie. To strzał w dziesiątkę. Największym sukcesem moim i zespołu, w którym pracowałem, było to, że zbudowaliśmy konkretne urządzenie medyczne, które stanęło w klinice i pomagało ludziom i lekarzom diagnozować choroby oczu. O 10 lat starszy, o 10 lat ciekawszy świata. Ludzie dostali nowe narzędzia. Zrozumieli troszeczkę więcej świata, ale też czuli, że bardziej go oswajają. To wolność, radość i spełnienie marzeń. Nowy rodzaj napędu, który pozwoli szybciej poruszać się w Układzie Słonecznym. Z uruchomienia globalnej sieci zrobotyzowanych teleskopów razem z moim zespołem. Mam nadzieję, że w takim miejscu, którego teraz nie jestem w stanie przewidzieć. Chciałbym odkryć kilka planet wokół gwiazd podwójnych. Niemal całkowitą zawodową swobodę. To wielka przygoda. Na Hawajach byłem tyle razy, że trudno policzyć. W nocy patrzyłem na gwiazdy, dzień spędzałem na plaży. Największy sukces to nagroda Komisji Europejskiej za moją ciężką pracę, dzięki której zaistniałam na mapie naukowej świata. Najbardziej jestem dumna z tego, że udało mi się założyć firmę na podstawie wyników mojej pracy naukowej. Nauka pozwala mi na rozwijanie skrzydeł i życie w krainie wiecznych marzeń. Jeżeli uda mi się zrobić, dołożyć małą cegiełkę tak, żeby ludziom się żyło lepiej, no to myślę, że będę spełniona i szczęśliwa. Najlepszy zawód na świecie. Dawaj, dawaj! Na realizację mojej pasji, moich marzeń, przełamywanie barier akademickich, dyscyplinarnych, tematycznych, ideologicznych, na wyzwalanie potencjału w osobach, z którymi pracuję i również na nieustanne doskonalenie moich umiejętności, mojej wiedzy, mojej wrażliwości. To szansa na wniesienie swojej twórczej, indywidualnej cząstki do nieustannie zmieniającej się rzeczywistości. Masi tekitikan san sehko, masi sani lokan nałatlachtoli. Pracujmy razem i mówmy w języku nałatl. To nie zawód, to pasja, a czasem i misja. Nie muszę o nim śnić, jestem szczęśliwa. Przez przypadek. Tak naprawdę namówił mnie mój szef, bo zawsze chciałam tylko leczyć zwierzęta, odbierać porody, chciałam być położnikiem. Kończąc studia nie miałam pojęcia, że istnieje coś takiego jak zawód naukowiec.
Wbrew powszechnej opinii nie jesteśmy szarymi myszkami, które siedzą w ciasnym laboratorium, nieudacznikami życiowymi, którzy chodzą w dwóch różnych skarpetkach, tylko jeździmy po świecie, spotykamy ludzi, prezentujemy swoje wyniki badań, kreujemy rzeczywistość, tak naprawdę wpływamy na losy ludzkości. Chciałabym odkryć substancję, która pomogłaby zahamować powstawanie przerzutów nowotworowych, które tak naprawdę stanowią przyczynę 90% zgonów związanych z tą chorobą. Pozostanie dzieckiem w świecie dorosłych. Zostałem naukowcem trochę z przypadku. Tak naprawdę poszukiwałem zajęcia, które pozwoliłoby mi rozwijać się w nieograniczony sposób. Uważam, że kariera naukowa właśnie to umożliwia. Inspirują je przede wszystkim ludzie. Dzięki rozmowom i spotkaniom powstają nowe pomysły, projekty czy badania. Nigdy nie przestawaj marzyć. Dumny jestem z posiadania własnego zespołu naukowego. Warto być naukowcem, bo ta praca jest wyzwaniem, niespodzianką i niesamowitą przygodą. Zawód naukowiec to, wydaje mi się, bardzo ciekawy program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który, mam nadzieję, skłoni młodych, ambitnych naukowców do robienia kariery w Polsce, a nie wyjeżdżania za granicę. Odkrycie pierwszego prekolumbijskiego i niesplądrowanego grobowca z okresu Imperium Huari. Samorealizację? Zabawę? Przygodę myśli, rozwijanie horyzontów i zrozumienie świata. Najwięcej zawdzięczamy chyba uporowi i wsparciu, które razem sobie okazujemy. Nigdy nie czekaj na sukces, ale zawsze bądź na niego przygotowany.